Kursant OSK Euforia wykona teraz zadanie egzaminacyjne, które nastręcza kursantom zdającym bardzo wiele trudności. Jest to przejazd slalom w kształcie litery 8. Jest to pięciokrotny przejazd. Pamiętajmy, czego nie wolno nam zrobić podczas wykonania tego zadania. Nie wolno nam najechać na linię i co bardzo istotne, chcę na linię ciągłą i chcę zaznaczyć, że nie ma znaczenia, w którym miejscu jest ta linia ciągła. Ósemka się składa z linii ciągłej, tak naprawdę z czterech, pięciu płaszczyzn. To jest istotne, żeby na tą linię ciągłą nie najeżdżać także przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu, bo kursanci interpretują linię ciągłą, że jak wjeżdżamy, to są tylko boki i tył ósemki. Absolutnie. Wjazd i wyjazd też jest ograniczony. Mamy 2 metry, jest linia przerywana, w którym momencie możemy wjechać i wyjechać z ósemki. Podparcie się nogą to jest błąd przy wykonaniu tego zadania. Najechanie na linię także błędem, co pozwala nam powtórzyć to zadanie egzaminacyjne, ale zaznaczymy, że potrącenie pachołka czy wyjechanie za obrys ósemki kołem motocykla powoduje natychmiastowe przerwanie egzaminu. Jest to sygnał dla egzaminatora, że dana osoba nie panuje nad motocyklem. Chcę zaznaczyć, że przed wykonaniem tego zadania egzaminator pyta się, czy osoba jest przygotowana do jazdy, a to przygotowanie do jazdy to są pewne nawyki. Pamiętajmy, musimy mieć kask, który musi być zabezpieczony, czyli hełm ochronny musi być zabezpieczony, czyli zapięty. Szyba w kasku musi być opuszczona poniżej linii oczu. Ona nie musi być zamknięta, musi chronić nasz wzrok. I obowiązkowo, bo też się zdarzały takie sytuacje, że kursanci czy zdający podczas egzaminu mieli niestety rękawice albo w kurtce, albo w kieszeni. Czyli obowiązkowo muszą być rękawice, które chronią nasze dłonie. Jeszcze raz powtórzę, kask, który musi być założony i zapięty, czyli zabezpieczony hełm ochronny, i szyba musi być opuszczona poniżej linii oczu. I każde rozpoczęcie jazdy, nawet przejazd, wjazd na ósemkę, musi być poprzedzone tak zwanym bezpiecznym ruszeniem, czyli upewnieniem się o możliwości ruszenia. Kursant OSK Euforia wykona ósemkę. Odpalamy motocykl, składamy nóżkę. Analogicznie, złóżmy sobie nóżkę, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Odpalmy sobie motocykl, dajmy jedyneczkę, noga, tak, zmieńmy sobie nogę, bo ruszamy zawsze z lewej nogi, tak. Upewnimy się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Kursant jest gotowy. Wjeżdżamy sobie na ósemkę. Proszę bardzo. I musimy dodać trochę gazu. Jeszcze raz. Tak, cofnijmy sobie. Pamiętajmy, jest to motocykl dwucylindrowy. Troszeczkę gazu przy wjechaniu, aby nie było zgaśnięcia motocykla, bo najczęstszym błędem jest zgaśnięcie motocykla. Upewnienie się o możliwości rozpoczęcia bezpiecznej jazdy i jedziemy sobie spokojnie. I do zewnętrznej linii, w jedną stronę, w drugą stronę i proszę bardzo. Pierwsza ósemeczka do linii, wypuszczamy go do linii. Pamiętajmy, że MT-07 nie jest bardziej skrętna od XJ6, nie ciągnie do ziemi, dlatego jeżeli wypuścimy, jedziemy drugą ósemeczkę, wypuścimy motocykl do samej linii, to nie ma ryzyka najechania na linię. Bardzo fajnie. Druga, zaczynamy trzecią ósemkę. Jest dojechanie do linii. Jedziemy 20 cm od linii. Trzecia ósemka zaliczona. Jedziemy czwartą ósemkę. Piąta ósemka, jedziemy piątą, zaczynamy piątą ósemkę. Pamiętajmy, wjeżdżamy od prawej strony. I wyjeżdżając też nie możemy najechać na linię ciągłą. Piąta ósemeczka, jest teraz komenda, wyjeżdżamy, proszę bardzo, wyjeżdżamy środkiem i zatrzymujemy się w polu, z którego żeśmy startowali. Zadanie wykonane w sposób bardzo prawidłowy. Co chcę zaznaczyć?
Motocykl jest bardzo skrętny, jechać 20 cm od linii, czym będzie większy promień skrętu, tym jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu i można spokojnie, gdybyśmy nawet się pomylili, będąc blisko linii, mamy możliwość wyprowadzenia motocykla. Najczęstszym błędem jest jechanie przy pachołku. Jeżeli z jednej strony będziemy mieli 1,5 metra luzu, to z drugiej strony będzie to skutkowało najechaniem na linię, bądź wyjechaniem, co będzie równoznaczne z przerwaniem egzaminu. Jak wcześniej powiedziałem, potrącenie pachołka czy wyjechanie na linię powoduje automatyczne przerwanie egzaminu.